hali Zespołuszku Budowlanych odbył się coroczny memoriał Władysława Miazio w zapasach w stylu klasycznym. Tym razem niespodziewanie zawodnicy olimpijczyka Radom nie stanęli na podium. Bardzo mocny turniej w tym roku, bo przyjechało bardzo dużo ekip zagranicznych. Przyjechała Ukraina, Dania, Niemcy. No i ten poziom był bardzo wysoki w tym roku. Akurat tutaj Marcel Sosnowski przegrał o brązowy medal nieznacznie przy remisie, przy 4-4 z zawodnikiem z Kostrzyna. Tak, zawody uważam za bardzo mocne i niektórzy chłopcy bardzo dobrze walczyli, ale jeszcze międzynarodowa taka czołówka jeszcze ich przytłacza niektórych. Najbliżej medalu spośród zawodników radomskiego klubu był Marcel Sosnowski, który przegrał walkę o brąz. Jest niedosyt, szczególnie, że zabrakło naprawdę parę sekund, żebym wygrał tą walkę. No i niestety, nie wyszło. Memoriał Władysława Miazio był połączony z trzecim jesiennym Pucharem Polski Kadetów.